pytanie o strony internetowe dla podcastu, pytanie o hosting, pytanie o szablon, pytanie o przechowywanie plików. To są kwestie, które dosyć często się przewijają. To są rzeczy, o które pytacie, to są rzeczy, o które pytają inni podcasterzy, które często można znaleźć w różnego rodzaju grupach internetowych czy też forach. Postanowiłem zebrać najważniejsze zagadnienia, to co najistotniejsze dla podcastera, czyli gdzie umieścić swoje pliki, swoje strony internetowe, czy w tym samym miejscu umieszczać pliki podcastu, czy też może gdzie indziej, z jakich szablonów skorzystać, z jakich dodatków skorzystać, aby nasz podcast prawidłowo działał i w jaki sposób umożliwić naszym słuchaczom subskrypcję naszego podcastu. Te pytania postarałem się zebrać i od jutra przez 4 kolejne dni, czyli wtorek, środa, czwartek i piątek, opublikuję 4 kolejne filmy, w których po kolei na te pytania będę odpowiadał. Tak więc jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie budowy strony internetowej dedykowanej dla podcastu, to zapraszam serdecznie już jutro na stronie jakzrobićpodcast.pl /strona www. Strona www łącznie pisana. Zapraszam serdecznie.